Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moje wygłoski z tej strony ja, czyli Free2Play Michu. I to jest kolejny odcinek informacyjny. W nim zawarte będzie kilka punktów, które chcę zrealizować. Pierwszym z nich są pozdrowienia, które niestety co chwila zapominam, żeby zrobić, więc zrobię to teraz. Więc pozdrawiam tak. Team Fortress 2, BF, Somskerra, chyba tak to się czyta? Reversa, uśmiechnięty Lenyface, Gotarskiego, o dziwo. Free to play Punishera aka Killera, Quicksilvera, The Drake Booma. Jego bardzo chcę pozdrowić, ponieważ dzięki niemu właśnie są nagrody na konkurs, który zrobiłem, a o nim za chwilę więcej. Koshi, Young, Wild and Free, Nerdix i Free to play Sandwich. Okej, okay. Teraz konkurs. Wszyscy dobrze wiemy, że na 3000 widzów zrobiłem konkurs z nagrodami do gry Team Fortress 2. I bez przerwy teraz wszyscy się pytają, Michu, kiedy wyniki? Michu, czemu nie dodasz mnie do znajomych? Otóż odpowiedź jest taka. Wyniki będą jak wrócę z Bułgarii, ponieważ właśnie niedługo wyjeżdżam. Dokładnie to wyjeżdżam we wtorek. Więc jak wrócę po 11 dniach, to w okolicach 23, 24 przeglądę te komentarze i przed końcem wakacji pewnie rozdam już te nagrody. A do znajomych nie mogę was przyjąć, ponieważ mam 7 poziom Steam. I na 7 poziom Steam istnieje ograniczona ilość ludzi, którzy mogą zostać moimi znajomymi. Ja właśnie tą liczbę przekroczyłem. Już nie mogę zapraszać żadnych znajomych. Ponieważ jest oznaczony jakiś limit, tam nawet nie wiem ile teraz mam znajomych. No i też nie mam za bardzo kogo usuwać, bo wszyscy to tak bardzo, bo moi fani kochają mnie i tak dalej, więc... Jak tylko ktoś złamie regulamin i podkreślam, od dzisiaj regulamin jest bardzo mocno przestrzegany. Nieważne już teraz, czy jesteś moim znajomym, czy jesteś nowy, czy w ogóle wszystko. Jeżeli chociaż raz popełnisz błąd i nie będziesz postępował według regulaminu chociaż raz, to ja cię wyrzucam ze znajomych. Ponieważ na twoje miejsce jest chyba 1000 osób. No nie, Boże, przesadziłem. No z 10 osób, które chciałoby przyjść na twoje miejsce. Więc błagam, przestrzegajcie tego regulaminu, bo utrudniacie tylko pracę mi, a także też często innym. Bo na przykład chcę coś nagrać, a tu nagle kurde film się nagrywa, a tu nagle kurde bez przerwy wyskakują mi powiadomienia, że czy ktoś mnie zaprasza do gry i tak dalej. Błagam, po prostu przestrzegajcie regulaminu, albo go po prostu przeczytajcie. To będzie chociaż tyle. Kolejną rzecz, którą chcę podkreślić jest, już dobrze wam znana, tylko niestety, dobrze wam znana rzecz, tylko niestety nie wszyscy ją zrozumieli. Na pewno wszyscy pamiętacie Wilka z mojego pierwszego filmu na YouTubie. Otóż teraz już możecie zauważyć, że tego filmu... znaczy, film jest, ale jest prywatny. Dlaczego? Ponieważ Wilku cały czas do mnie pisze, że po prostu zaczyna go to denerwować, jak to wszyscy mówią mu, że jest głupim dzieckiem, który nie umie grać w Team Fortressa. Ja to powiem wam jeszcze raz. On nie jest dzieckiem, to jest gościu, który po prostu robił trolling i dopiero po wszystkiego się dowiedziałem. No i on teraz mówi mi, że przez ten film po prostu denerwuje go, że wszyscy go wyzywają od dzieci. Po trochu jego wina, ale mniejsza o to. No i po prostu, jak już wszyscy po prostu, jak już duża liczba osób zrozumie, że to był trolling i dacie mu spokój, to przywrócę ten film. Więc proszę. Filmu nie będzie na cały mój wyjazd, więc macie jakieś 11 dni, czy 12 nawet, żeby zrozumieć, że to był jeden wielki trolling. Dobra, wspominałem o wyjeździe, to już mówiłem wam. Bułgaria, 11 dni mi nie będzie i tak dalej. Kolejna rzecz, mam talent. Przyznam się, że trochę was oszukiwałem odnośnie tego, bo tam zawsze mówiłem, że już coś tam zrobiłem. Nic nie zrobiłem. Teraz mówię prawdę, nic nie zrobiłem. Wiem, że to trochę smutne, ale po prostu nie miałem jak zbytnio czasu, bo ilekroć próbowałem dostać się na serwer, godzinę ładowały mi się te wszystkie dodatki, no i mnie to po prostu denerwowało, a jak już wszedłem, no to zwykle nie było tej osoby, której szukałem, no i taki malutki problem z tego powodu był. No ale trudno, już takie życie. Jak wrócę z Bułgarii, już zacznę coś z tym robić. Obiecuję, że jak tylko wrócę, wchodzę na serwer, szukam ludzi. Tylko też nie obiecuję, że wszyscy będą, na przykład A848 wątpię, żeby był, bo on chyba myślał, że to będzie taki jedno odcinkowy event i pewnie już nie wróci. I cóż, zrobię tak, że jak nie znajdę po prostu tej osoby, która występowała, to po prostu przepada jej szansa, no i na jej miejsce raczej nikt nie wejdzie. Po prostu pierwsza edycja będzie wyglądała tak, że jak ktoś się nie zgłosi, to po prostu odpada i jest puste miejsce, nikt na nie wchodzi, bo też musiałbym od nowa wszystkie punkty liczyć i te różne formalności znajdować tych wszystkich ludzi. A jak będzie już druga edycja, to spokojnie będę sobie wszystkich zapisywał, bo to właściwie był błąd, że nie zapisywałem sobie poszczególnych ludzi. No ale w drugiej edycji mam nadzieję, że to się poprawi. A, pomyślałem o was, tak jak ostatnio były dwa filmy w czasie mojej nieobecności, tak i teraz będą dwa filmy w czasie mojej nieobecności. Nie powiem wam, co to będzie, będziecie mieli taką małą niespodziankę. Kolejna rzecz, specjalna na 5000 widzów.
Dużo osób mnie o to pytało i teraz powiem, że będzie specjal, tylko nie będzie nazywał się specjal na 5000 widzów, tylko będzie to jeden film. Powiem wam tylko tyle, że ktoś, kogo bardzo kochacie, ktoś, z takim bardzo chcieliście, powróci w tym filmie. Tylko jest ten problem, jeżeli te 5000 widzów wypadnie na moim wyjeździe, a to jest bardzo prawdopodobne, no to to będzie taki spóźniony specjal na 5000 widzów, pewnie pojawi się później. Bo teraz patrzę, to tak średnio 100 ileś tam osób dziennie mi przychodzi. To naprawdę bardzo dużo subskrypcji dziennie. To nie wyobrażam tego sobie. Znaczy tak skaczę między 60 a 100 osób. To naprawdę dla mnie bardzo dużo. Nigdy nie spodziewałem się, że w takim tempie będziecie przychodzić. No i najwyżej, jeżeli to wypadnie na moim wyjeździe, no to będzie taki spóźniony trochę specjal. Kolejna rzecz. Powiem wam trochę o nieskończonych seriach. Na pewno już moi starsi widzowie, którzy oglądają od początku albo od, no, od dłuższego czasu, wiedzą, że niektóre odcinki były taką jakby pierwszą częścią całego odcinka. Na przykład był tam specjal, tam gameplay z Piotrami, już nie wiem jak to się nazywało. Tam było Kurve Fever. No i tego raczej nie skończę, bo Fistful of Frax na pewno więcej ludzi pamięta, bo to jest dość popularniejszy gameplay z mojej biblioteki na YouTubie. To będzie druga część, tylko muszę się zebrać i to zrobić, bo rzeczywiście mam dużo rzeczy niezrobionych i muszę się z tym ogarnąć. Kolejna rzecz, jak wszyscy już dobrze wiemy, skończył się lipiec, już jest pierwszy tydzień sierpnia, już minął. Więc niedługo będzie szkoła, wiem, to jest niesamowite i straszne zarazem. Ale teraz będę z drugiej klasy liceum i właśnie druga klasa liceum to już jest takie coś, w którym muszę się pouczyć. No niestety, jeżeli się teraz nie pouczę, to później w trzeciej klasie nie ogarnę wszystkiego na maturę. Więc jakby zacznie się szkoła, znaczy może pierwsze dwa tygodnie, tydzień, dwa tygodnie to jeszcze będzie luźniejsze. No ale później już może być problem z odcinkami, no bo wiecie, nauka i te sprawy, tylko w wolnym czasie prawdopodobnie będę wchodził. Więc nie będzie tak jak teraz, że raz na 3, 4, 5 dni, tylko może się zdarzyć, że może być jeden film na tydzień, ale nie obiecuję, jeszcze nie wiem tego. Kolejna rzecz, taka w sumie ode mnie bardziej, bo tak dużo osób się mnie pyta, Michu, czemu jesteś masz w nicku free to play, skoro free to playem nie jesteś? No to jest właśnie taka dziwna sytuacja, ponieważ ten nick tak naprawdę wymyśliłem na szybko, bo wcześniej nazywałem się DemiHuiz98, więc to był taki bardzo gimbusowy po prostu nick. No i tak na szybko myślałem coś fajnego, tak, free to play Michu. No i dałem free to play Michu. No i teraz mam taki dylemat, ponieważ na pewno też część moich widzów ogląda Bartka GM i jego serię Najgorsze gry wszechczasów. No i właśnie tam mówił w jednym z swoich odcinków, że zauważył, że wszechczasów napisał razem, a to jest oczywiście błąd. Że w jego tytule jest błąd. No ale zostawił ten błąd, ponieważ no, było to coś charakterystycznego. Bezpłatne gry kiedyś się skończą. Te, które mi się podobają, kiedyś się skończą. Kiedyś będę musiał zacząć na przykład nagrywać te płatne, na przykład, które będą wam się podobać. Na fanie nagram. Te, które będą się bardziej podobać. No i to będzie też takie właśnie charakterystyczne, że niby free to play Michu, ale gra w płatne gry. To jest taki... Że jak ktoś powie o free to playu, który gra w płatne gry, to już wiadomo, że to Michu. I przedostatnia rzecz, której chcę wam powiedzieć. Chciałbym podziękować jednemu z moich znajomych. Otóż wysłał mi link do filmu, który film macie oczywiście link w opisie. No i tam taka ciekawa sytuacja zaszła, ponieważ gościu po prostu wziął mój film, że tak powiem. Znaczy, wziął mój film i zrobił z niego jakby kawałek większego odcinka o CS-ie, o dzieciach w CSGO. No i ogólnie fajnie by było, gdyby to, żebym chociaż coś o tym wiedział. Nie wiem, mógł napisać w komentarzu coś. Albo, nie wiem, wysłać jakąś, jeżeli by się wstydził, że ludzie to przeczytają, to na przykład, nie wiem, wysłać mi jakąś wiadomość na Steamie, albo na YouTubie, bo jest skrzynka pocztowa przecież, albo na e-maila. Chociaż nie, albo na Facebooku, bo Facebook jest taki bardziej oczywisty. No i jeżeli już nawet by się nie spytał o to pozwolenie, to chociaż żeby wziął na przykład i w opisie filmu dał na przykład źródło, że to z mojego kanału. No ale żadnych z tych różnych rzeczy nie zrobił, więc to troszkę... To mnie zdenerwowało, bo ogólnie film to taka kompilacja bardziej śmiesznych dzieci w CS-ie. No i nawet fajnie mu wyszedł, no tylko mówię. Tak trochę nie w porządku jest moim zdaniem, żeby wziąć film. Też nie spodobało mi się, że usunął komentarze niektórych ludzi, którzy powiedzieli, że właśnie ode mnie ściągnę. No i też pewnie się teraz pytacie, czy możecie na przykład używać moich filmów? Dopóki nic nie zmienię, to w tym filmie właśnie powiem wam o to, jak można używać moich filmów. Moich filmów możecie używać jak chcecie, na przykład jeżeli, nie wiem... Użyć jako
jedną, właśnie tak jak on to zrobił, że część większego, większej takiej beki, że wziął mój film, weźmiecie na przykład mój film, kogoś innego, tylko oczywiście musicie zapytać o pozwolenie, albo chociaż w opisie napisać, od kogo to wzięliście, no to napisać w komentarzu. No i użyć tego jako właśnie część takiej większej liczby. Możecie na przykład, nie wiem, używać moich filmów, jeżeli chcecie zrobić jakiś, nie wiem, funny moments, bo póki to nie mam czegoś takiego na kanale, a śmiesznie, fajnie by było zobaczyć, że ktoś zrobił o mnie film, albo dla mnie film, to naprawdę byłoby coś fajnego. Albo też możecie użyć jako jakąś fajną przeróbkę, na przykład, nie wiem, Sparta Remix. No i do różnego rodzaju takich właśnie celów humorystycznych, albo przeróbek takiego różnego rodzaju. No i to chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten film informacyjny. Ja jadę na Bułgarię po raz kolejny odpocząć od YouTube'a na chwilę. Czekajcie na filmy, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie i cześć.